Siema, dzisiaj giereczka dla fanów dynamicznych FPS-ów typu, powiedzmy, Quake. Mamy tutaj giereczkę, która się nazywa f.io, znaczy to jest strona f.io, a gierka się nazywa EV po prostu. Jest to, ja to nazywam takim Quake'em na blockchainie, później zobaczycie dlaczego. Oczywiście gierka działa w przeglądarce, nie trzeba nic pobierać. Mamy tutaj NFT-ki, mamy token in-game'owy, który później też zamieniamy na token. Także od początku. Mamy tutaj kilka trybów. Deathmatch, Mayhem, Team Deathmatch, Battle Royale, Survival i Capture the Flag. To są główne tryby gry. Aktualnie jest tyle, później jeszcze mają dojść jakieś minigierki i tak dalej. Gierka działa na blockchainie Solana, także żeby tutaj zdobywać cokolwiek, musimy zarejestrować swoje konto i podłączyć portfel, który działa właśnie z systemem, z blockchainem Solany. Czasami można za friko tutaj zgarnąć sobie NFT-ki, bo to jakiś czas, tak mi się wydaje, że to jakiś czas lecą w różnych trybach. Tutaj chyba był ostatnio taki NFT-k dropił na trybie Deathmatch, ale już chyba wydropił cały. Dodatkowo możemy sobie skustomizować naszą postać, czyli tak, mamy kilka skilli ogólnie w grze, mamy 4 bronie i tutaj możemy sobie wybierać jaką broń sobie chcemy, a tutaj możemy sobie, tutaj mamy sprint, a jak dodamy więcej punktów, to oczywiście sprint będzie zużywał mniej staminy, tutaj mamy teleport, tutaj, że możemy zjumpować 2, a później nawet 3 razy i tak, tutaj mamy Impulse Grenade, ja tego używam osobiście. To jest taki granat, który nas po prostu wystrzela w powietrze. Bardzo fajne do szybszego przemieszczania się, czy do dojazdu kogoś. Explosive Grenade, osobiście tego nie używam, bo on bardzo długo wybucha. Sticky Grenade to jest granat, którego rzucamy i on się przykleja albo do kogoś, albo po prostu do powierzchni. Mina i kolejna mina tam była. Jeszcze tutaj możemy sobie zupgrade'ować, żeby krócej przeładować broń, albo żeby zmieniać broń krócej. Ja oczywiście przejąłem full w reloada. No i tutaj mamy smoke grenade albo flash grenade. Ja używam flasha, a ten smoke taki średni mi się wydaje. Żeby zdobywać in-game'owe coiny, które później możemy wymienić na Solanę, bo tak jak wcześniej wspomniałem, gierka stoi na blockchainie Solana, także wszystko wymieniamy na Solanę. No to musimy mieć oczywiście NFT-ki. A jeżeli chodzi o NFT-ki, to mamy różne. Mamy postacie jako NFT-ki o różnych rzadkościach. I wiadomo, im rzadszy, tym mamy większy bonus do zdobywania tych coinów. Rare postać NFT daje 5% earn bonus, a na przykład legendary daje 15% earn bonusu. Dodatkowo jeszcze mamy weapony. No i póki co tyle. Dodatkowo jeszcze mają wejść dodatkowe weapony, które zbieramy podczas gry, bo podczas rozgrywki, tak jak w Quake'u, możemy podnieść różne bronie. Do tego jeszcze będą NFT-ki oraz do mele broni, którą ma każdy, też będą dodatkowe NFT-ki. Takiego NFT-ka możemy albo kupić. Najtańszy jest od praktycznie 3 coinów Solana, czyli to jest 130 prawie dolków, czyli całkiem sporo. Ale nie musimy tych NFT-ków kupować, jak nie chcemy. Możemy od kogoś sobie je wypożyczyć. Tak jak na przykład tutaj mam wypożyczonego weapona oraz wypożyczoną postać. No i oczywiście dzielimy się z osobą, która nam wypożyczy NFT-ka tymi coinami, które zarabiamy. Oczywiście procent, jaki dostaje ktoś, kto nam wypożycza, jest do gadania. Może być 50 na 50, może być 70 do 30, może być 30 do 70, tak mówię, no. To jest kwestia tego, na jaką osobę traficie i co tam sobie tak naprawdę ustalicie. No, także jeżeli chodzi o zdobywanie tych coinów, pójdziemy tutaj na Team Deathmatch i zdobywamy te coiny tak naprawdę za każdego killa, którego zdobędziemy w grze. Zależne, ile tego dostajemy, jest zależne od tego, jakie rzadkości mamy NFT-ki. No i wiadomo, jaki tam procent mamy ustawiony z kimś, kto nam wypożycza te NFT-ki. Dobra, także wbijamy sobie do gierki. Gdzie mnie zrespiło? A, w jakimś gościu, dobra.
No i tak, tutaj właśnie możemy sobie zbierać takie bronie. Pyk i dostałem 1,64 coina. O, tutaj na razie nie widzę nikogo. Możemy sobie zbierać te bronie. Do tych broni też później będą NFT-ki. Do tych tutaj, o. Zebrałem sobie taką broń. Zebrałem sobie jakiegoś shotguna. No i oczywiście jeszcze mamy mele broń, do której też później mają się pojawić NFT-ki. Aj, kurde, nie mogę sobie trafić. Dobra, mamy oczywiście... Tutaj mamy te sticky grenade. Pod V. Aj, nie mogę trafić. I pod Y mamy minę. Jak ktoś na ją nadejdzie, to po prostu dostaje damage albo... Albo ginie. Dobra, reloadzik. Tutaj się czai. Dobra, no i tyle. Zgarnąłem 9 coinów. To jest, wiadomo, zależy od tego, ile kili zrobimy w gierce i tak dalej. I tutaj mamy, możemy to skonwertować do Solany. I aktualnie 1000 z tych in-game coinów to jest 0,012 coina Solany. Czyli tutaj mamy 0,012. Mamy pół dolarka za 1000 takich coinów. I to jest zależy od broni, tak jak mówiłem, od kilku czynników. Ale ja tak średnio robiłem, powiedzmy, jak miałem auto rifla, to robiłem po 100 takich coinów na gierkę. Gierka trwa tam chyba 5 minut. A z tą bronią aktualnie jest trochę ciężej, bo trochę ciężej jest zabić kogoś, to robię tak 60-70 coinów na gierkę. Aktualnie mam tych coinów 2268. No i co? To było na tyle. Macie jakieś pytania, to polecam. To możecie napisać w komentarzu. No i co? Do zobaczenia w gierce. A, co jeszcze? Jeszcze dodatkowo, jak będziemy gigakoksami, będzie nam dobrze szło w gierce, to oczywiście mamy tutaj taką stronkę, gdzie pojawiają się turnieje do tej gierki. Jak widzicie, jest ich dosyć sporo. I tutaj można się zapisywać i może akurat się coś uda wygrać. My mamy po 125 USDC, czyli stablecoina dostajemy. 100 USDC. To jest 400 USDC, także całkiem fajnie.